To są artyści rynków Jacek Brzeski, I Love Trading. W dzisiejszym programie Maciej Leściosz, Łukasz Wardyn, CMC Markets. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. I zaczynamy, Maćku, od rynku surowców, a dokładnie od złota, bo złoto akurat w tym tygodniu, w ostatnich dniach trochę ruszyło w górę i mamy na rynkach światowych cenę rzędu $1750 za uncję. Tak, jak podobnie inne surowce, tutaj to zachowanie było zbliżone. Głównym czynnikiem, który wpływał w ostatnim czasie na wycenę surowców, również na wycenę złota, była wartość dolara. W związku z tym, że w ostatnim czasie dolar się nieznacznie osłabia, to sprzyja cenom surowców, złoto również na tym zyskuje. Dodatkowo te kwestie związane z Fedem, z wczorajszym raportem, czy środowym raportem z posiedzenia. Tutaj też z tego protokołu wynika, że ta polityka Fedu będzie utrzymywana tutaj na dzień dzisiejszy, pomimo tych bardzo dobrych danych, które poznaliśmy w zeszłym tygodniu dotyczących rynku pracy, nie ma żadnej presji i nie ma planów zmiany polityki pieniężnej. To oczywiście może się zmieniać, bo takie podejście Fedu również może sprzyjać rosnącej inflacji, te czynniki inflacjogenne i ta presja inflacyjna w tym momencie widoczna jest w wielu zakątkach świata. Tutaj już oczywiście o Polsce nie wspomnę, ale z perspektywy rynku dolara i rynku złota, no to kluczowe są Stany Zjednoczone. Więc tutaj mamy kolejny taki czynnik, który w długim terminie powinien złotu sprzyjać. Natomiast pytanie, co się stanie teraz, bo w tym momencie znam bardzo wielu spekulantów, traderów, którzy siłą rzeczy musieli stać się inwestorami długoterminowymi właśnie przez te zawirowania na rynku złota. Oczekiwania długoterminowe pozostają wzrostowe, natomiast w krótkim terminie możliwa jest mimo wszystko korekta. Tam poziomem wsparcia jest dopiero okolica $1680, a w tym momencie jesteśmy z kolei w dość kluczowym technicznie momencie i miejscu, dlatego że zbliżamy się do poziomu $1755. Także to jest opór, który jeżeli zostanie przełamany, no to może otworzyć technicznie drogę do wyższych poziomów. Być może to powrócimy przynajmniej w te okolice, które jeszcze kilka miesięcy temu przed tą głębszą korektą były widziane na wykresie. Natomiast patrząc tutaj tak naprawdę z punktu widzenia czysto technicznego, to równie dobrze możemy dojść w okolice poniżej 1500-1400 dolarów. Tylko pytanie, na ile ta technika w tym momencie działa? Czy jednak nie biorą góry inne czynniki, a jednak historia ostatniego czasu pokazuje, że tak właśnie to wygląda. Więc warto na pewno obserwować cenę dolara, jak on się będzie zachowywał, bo w krótkim terminie to będzie ten czynnik sprzyjający na pewno jego cenom. Łukaszu, a na ile technika, analiza techniczna będzie działała na rynku giełdowym, na Wall Street, bo indeksy amerykańskie, zwłaszcza S&P 500, prezentują się doskonale. S&P 500 bije historyczne rekordy. Nasdaq technologiczny też wygląda bardzo dobrze. Ten przełom marca i kwietnia, dlatego wskaźnika jest bardzo, bardzo udany. Ostatnio wygląda świetnie, ale w tym roku generalnie wygląda gorzej niż te tradycyjne indeksy, które notują nowe szczyty. Nasdaq jednak złamał trend wzrostowy. Udało się powstrzymać dość klasycznie, udało się powstrzymać te spadki. No i teraz, pomimo tego, że na wszystkich wskaźnikach no widać, że jest absolutny apogeum chciwości w tym momencie, inwestorzy są gotowi na najwyższy poziom ryzyka, to mimo wszystko Nasdaq trochę wspina się po takiej technicznej właśnie na wykresie ścianie strachu, no bo cały czas jesteśmy poniżej tego długoterminowego trendu wzrostowego, który został przełamany. Oczywiście to jest taka pułapka. Trudno jest dołączać się do takiego trendu bykom, no bo na wykresie cały czas są zagrożenia. No ale później, gdy na przykład jest notowany nowy szczyt, to się okazuje, że tą linię trendu trzeba po prostu przesunąć. Więc no, niebezpieczna sytuacja, niepewna też sytuacja dla byków, ale to one są w przewadze. Na co warto zwrócić uwagę, to że troszkę ta kompozycja spółek, które dominują, jeżeli chodzi o wzrosty na Nasdaqu, się zmieniła. Naprawdę bardzo w tyle zostały spółki biotechnologiczne. Ten indeks jest bardzo słaby. On jest powyżej tego ostatniego lokalnego dna,
ale w porównaniu do Nasdaqa czy do Nasdaq 100, no to niewiele się odbił. To jest ciekawe, natomiast no, Facebook i wielu tych liderów, tych największych, którzy dobrze sobie radzili w trendzie wzrostowym, znowu wracają do wzrostów, więc czy trwają w wzrostach, więc no generalnie w Stanach Zjednoczonych wszystko się udaje. To skoro mówimy o Nasdaqu, o nowoczesnych technologiach, to teraz przenosimy się do branży pojazdów elektrycznych, gdzie istnieje, no przecież nie tylko Tesla Ilona Muska, jest także spółka Nikola. No, ona jest konkurencją, chce być konkurencją dla Tesli, no, ale jak patrzymy na wyniki finansowe, na notowania giełdowe, to nadzwyczajnie to nie wygląda, Maćku. No właśnie, pytanie, czy jest, czy chce być, bo tutaj na pewno były oczekiwania bardzo duże inwestorów i stąd takie zachowanie spółki. Tutaj Łukasz wspomniał o niebywałej chciwości, która jest widoczna na rynku spółek technologicznych. No Nikola jest tak doskonałym przykładem. Tutaj, jeżeli popatrzymy sobie na ten wyskok z pierwszej połowy tego roku, kiedy nagle z takiej wielomiesięcznej konsolidacji, tam w okolicach $10, nagle spółka wybiła w okolice poziomu $90, no to właśnie ten świetny przykład, jak tutaj rynek może reagować, tylko na informacje, oczekiwania, na właśnie nadzieję, że Nikola może być drugą Teslą. Tutaj sama spółka stawiała na ogniwa wodorowe i tutaj na technologię taką nieco inną, też oczywiście pojazdy elektryczne, ale w nieco inny sposób do tematu podchodziła. No oczywiście to jest też nadzieja i przyszłość, no i w tym momencie ta moda na elektromobilność, na samochody zeroemisyjne, czy też generalnie na redukcję emisji dwutlenku węgla, no, sprzyja wzrostom tego typu spółek, no a jeżeli jeszcze się okazuje, że można to w jakiś sposób porównywać do Tesli, czyli tego tak naprawdę idola spekulantów, no to mamy takie zachowanie jak właśnie w przypadku Nikoli. Ale problemy zaczęły się tej spółki już we wrześniu, wtedy odszedł założyciel, prezes tej spółki, a odszedł po oskarżeniach. To oskarżenia o to, że dochodziło do oszustw, do manipulacji, więc takie dość ciężkie, dużego kalibru oskarżenia. Niektórzy inwestorzy, nawet nie tyle inwestorcy, analitycy i tutaj komentatorzy rynkowi też twierdzili, że tej technologii, którą Nikola opisywała, wcale taką technologię nie dysponuje, to wszystko są mrzonki. No i więc sytuacja powoduje, że może spłucić zaufanie inwestorów, zarówno tych większych, jak i drobnych. No i taką sytuację mamy tutaj. Dodatkowo w ostatnich dniach pojawiły się jeszcze też pogrążające tę spółkę informacje o odejściu kolejnej osoby odpowiedzialnej właśnie za te wspomniane ogniwa wodorowe. Więc w takiej sytuacji też mieliśmy wczoraj spadki około kolejnych 5%. W tym momencie jesteśmy ponownie w takiej konsolidacji, która towarzyszyła spółce jeszcze w marcu, przed tym takim wybiciem szalonym w górę. I wydaje się, że to jest poziom, gdzie rynek znalazł na chwilę obecną równowagę, no ale już sytuacja zarówno techniczna, jak i ogólnie sytuacja tej spółki finansowej diametralnie się zmieniła na przestrzeni tak naprawdę 6-7 miesięcy. Przenosimy się teraz, Łukaszu, na rynek walutowy. Jeszcze niedawno mówiliśmy o mocnym dolarze. Za euro płaciło się 1,17, no ale teraz dolar w ostatnich dniach znowu słabszy. No i za euro trzeba płacić w granicach dolara i 19 centów. I wygląda na to, że wszystko od tego dolara się zaczyna i się kończy. Gdy powoli dochodziliśmy do poziomu 1,16, to wskazywaliśmy właśnie na to, że tam jest bardzo ważne wsparcie dla euro-dolara. Nie udało się tam dać i w momencie, gdy nastąpiło odbicie, od razu na wszystkich innych klasach aktywów zaczęło się dziać. No to ewidentnie pokazuje, jak inwestorzy są wrażliwi. Jednocześnie było też przełożenie, jeżeli chodzi o długoterminowe obligacje w Stanach Zjednoczonych. I ja mimo wszystko cały czas jestem sceptyczny, jeżeli chodzi o
długoterminową słabość dolara, natomiast teraz pojawiła się zdecydowanie przestrzeń do konkretnego odbicia. Ono może na eurodolarze, ono może jeszcze potrwać. Im dłużej będzie, tym spokojniej powinno być, albo właściwie bardziej wzrostowo powinno być na rynkach wschodzących, w tym naszym. No i również właśnie na surowcach idealnie widzimy to właśnie, na co Maciek wskazał, na rynku złota. No teraz jesteśmy w bardzo ważnym momencie. Jeżeli dzisiaj przebijemy definitywnie właśnie ten poziom 1750-55 na złocie, no to mamy możliwość dalszych wzrostów i na pewno złoto pociągnie też inne metale szlachetne i nieżelazne za sobą, więc widać, jak dużo od tego dolara zależy. To jeszcze jedna ważna para, dolar złoty. No tutaj dolar wobec złotego też się osłabia, bo pod koniec marca dolar kosztował 3,97, teraz to jest kilkanaście groszy mniej, nawet 3,82. Uważam, że jest arcyciekawa sytuacja tutaj na złotym. Po pierwsze, dolar złoty, te 3,97, no idealne wręcz miejsce do tego, żeby tamte wzrosty dolara w stosunku do złotego się odwróciły. I tak się stało. Przyznam, że dynamika tego odbicia od tego ważnego oporu, od tej linii, no zaskoczyła mnie. No nie przypuszczałem, że rynek pójdzie momentalnie w drugą stronę, więc to jest bardzo ciekawe. Podobnie zresztą stało się na euro złoty, z tym, że tam nie było tak konkretnego poziomu technicznego, ale już taki był na indeksie złotego. Odbiliśmy się od drugiego najniższego poziomu w historii. To był ten drugi dołek z ubiegłego roku i podobnie, klasyczne odbicie i bardzo, bardzo mocne od razu przyłożenie popytu. To od razu zobaczyliśmy popyt na WIG-u 20 wtedy, więc no wszystko ładnie, ładnie się układa, jest to bardzo ciekawe. I teraz wracając do, dlaczego to jest tak arcyciekawe, bo jeżeli na wykresie wyrysujemy sobie przez wiele lat linię trendu spadkowego, głównie na indeksie złotego, ale również na dolar, na złoty do dolara, no to my te kilka dni temu odbiliśmy się jeszcze raz od bardzo ważnej linii. To była kontynuacja też tego odwrócenia, tej słabości złotego z poziomu, który dotknęliśmy jeszcze w ubiegłym roku. Jeżeli okaże się, że teraz będziemy mieli wzrosty, mocniejsze wzrosty złotego, średnioterminowe, nie tylko krótkoterminowe, to na wykresie, na indeksie złotego pojawi się taka bardzo rozległa formacja odwróconej głowy z ramionami, zresztą jak zwał, konsolidacji, bardzo mocnej konsolidacji. Jeżeli udałoby się wyjść w górę, no to w drugiej połowie roku i generalnie pojawiłby się długoterminowy trend wzrostowy dla złotego. O tym wielu analityków mówiło wcześniej, być może za wcześnie o tym mówili, bo się pomylili, ale jest taka potencjalna, bardzo prowzrostowa formacja dla złotego. Na razie mówimy jeszcze tylko w sferze marzeń o tym, ale zobaczymy, może się materializować. Zaczęliśmy, Maćku, od metalu szlachetnego, od złota, kończymy metalem mniej szlachetnym, miedzią, ale ta miedź coraz droższa, bo mamy już teraz $9,000 za tonę. Niektórzy mówią, że będziemy zmierzali w stronę $10,000, że będziemy mieli w najbliższych latach niedobór czerwonego metalu na rynkach światowych, popyt będzie przewyższała podaż. To może w takim razie wielkie pole do popisu dla KGHM-u, dla naszej spółki, która też od końca marca w notowaniach giełdowych idzie w górę i teraz mamy mniej więcej 200 zł za jeden walor.
Ponownie mamy te 200 zł, bo jeżeli patrzymy na ceny miedzi, no to ta miedź ona w miarę stabilnie na tych wysokich poziomach, najwyższy od 2011 roku, się utrzymuje już od kilku ładnych tygodni, natomiast w tym czasie KGHM zaliczył najpierw taki wzrost i wreszcie wyszedł ponad poziom 200 zł, żeby potem skorygować swoją cenę, powrócić na 180 i teraz znowu mamy ruch w górę, znowu w grze, tym kluczowym poziomem jest poziom 200 zł, który może jak zostanie przełamany, to da nam możliwość wyjścia przynajmniej w okolice tych szczytów, czy tam doszło do w okolice poziomu 220. Natomiast z perspektywy miedzi faktycznie są oczekiwania wzrostowe na rynku. Tutaj na pewno inwestorzy patrzą no z jednej strony też na ten odradzający się popyt wraz z nadziejami na powrót gospodarki na właściwe tory, tutaj różnych gospodarek, tak, zarówno chińskiej, jak i amerykańskiej, no i wszystkich pozostałych, czyli potencjalnie ta konsumpcja tego metalu będzie wzrastała. No dodatkowo mamy czynniki podażowe w kwestie w Chile, tak, gdzie w dalszym ciągu no, jest jakieś ryzyko w związku z zachorowaniami, bo tam akurat w Chile dość pandemia dobrze sobie radzi, że tak powiem, kolokwialnie, no więc też te kopalnie miedzi istotne z punktu widzenia tego rynku są ograniczane z wydobycie, także to może być taki czynnik podażowy w krótkim terminie oczywiście, no ale też na pewno w krótkim terminie inwestorzy mogą na to zwracać uwagę, więc też jest potencjał nawet w krótkim terminie taki wzrostowy z tego względu, więc na pewno ciekawa sytuacja. Póki co dla KGHM-u obserwujmy poziom 200. Tutaj tak naprawdę od tego wiele zależy, czy rynek się od tego sufitu odbije, czy jednak zostanie to pokonane, tak jak to miało miejsce te kilka tygodni temu. Także to będzie dopiero wtedy sygnał dla kontynuacji tego ruchu lub właśnie korekty ponownej. A srebro dla KGHM-u będzie dobrym biznesem w bliskiej, dalszej przyszłości? Czy srebro oczywiście dla KGHM-u, tutaj też ta korelacja jest widoczna. KGHM jest kluczowym producentem srebra na świecie, a dla samego srebra też są perspektywy pozytywne z dwóch względów. No, przede wszystkim srebro w 50% jest metalem przemysłowym, więc na pewno też te same czynniki, które sprzyjają miedzi, sprzyjają cenom srebra. Informacja korzystna dla KGHM-u. No i dodatkowo sama relacja ceny srebra do ceny złota tutaj też jest sprzyjająca, więc w przypadku takiego wybicia na cenach srebra, to z czym mieliśmy też niedawno do czynienia, to też jest kolejny taki czynnik, na który inwestorzy, na który rynek może zwracać uwagę, więc na pewno też nie można o tym srebrze zapominać. O metalach, walutach, spółkach i indeksach giełdowych mówili Maciej Leściosz, Łukasz Wardyn, CMC Market. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję. To już wszystko w programie Artyści Rynków. Następny program z tego cyklu w czwartek, 15 kwietnia o godzinie 16. Jacek Brzeski, I Love Trading. Do zobaczenia.